tylko i wyłącznie, żeby nie przychodzić za i nie Właśnie zakończyła się rekonstrukcja obrony przeciwlotniczej baterii imienia Heliodora Laskowskiego, podczas której uczestnicy inscenizowali pokaz nalotu niemieckich bombowców typu Junkers na baterię imienia Heliodora Laskowskiego. Co ciekawe, w ciągu tych 32 dni obrony Helu mimo licznych nalotów przez niemieckie bombowce nie udało się ani bezpośrednio wykryć, ani zniszczyć baterii imienia Laskowskiego właśnie przez niemieckie samoloty. Także była bardzo dobrze zamaskowana bateria oraz posiada silną obronę przeciwlotniczą. Od rana do wieczora były to naloty nękające obrońców Helu i głównie odbywały się nie tylko w dzień, ale również w nocy. Po to po prostu, żeby obrońcy nie mogli zmrużyć oka, nie mogli spać, musieli być cały czas w napięciu i to męczyło przez cały miesiąc obrony Helu. Oprócz tego, że zapoznajemy turystów z tym takim zjawiskowym nalotem na baterię, to tu można się zapoznać z rekonstrukcją tak jakby miejsca ich przebywania, miejsca codziennego przebywania oraz powiedzmy tego udziału w tych walkach. Z rekonstruktorem można porozmawiać, zobaczyć jego wyposażenie, umundurowanie, broń, tak jak to było wcześniej.